Także chciałem bardzo podziękować i zakończyć takimi dwoma uwagami. Po pierwsze, także odnieść się do tego, czy naprawdę mamy taki wolny wybór, że wchodzić w ten deal, czy nie wchodzić w ten deal. Otóż często jest tak, że dzisiaj te korporacje, które na przykład zarządzają mediami społecznościowymi, znaczy kontakt z nimi nie jest dobrowolny, ponieważ jeżeli w danej szkole na przykład nauczyciel decyduje, że poprzez media społecznościowe będzie przesyłał informacje o ocenach w klasie, praktycznie trudno sobie dzisiaj wyobrazić pracę w roli publicysty, czy dziennikarza, czy polityka, nie mając konta w mediach społecznościowych. I to nie jest wolny wybór, czy ja chcę być na Facebooku, czy nie, tylko po prostu charakter wykonywanej przeze mnie pracy wymaga ode mnie, żeby taki profil tam założyć. Więc wydaje mi się, że tutaj te kategorie wolnego wyboru zupełnie nie działają, że tutaj jest wyraźna asymetria pomiędzy graczami rynkowymi, a nami jako, nie wiem, odbytelami, konsumentami. I na koniec chciałem się jeszcze podzielić taką refleksją, ponieważ zwłaszcza Ty, Katarzyna, podniosłaś ten wątek, a on się bezpośrednio wiąże z wątkiem, który był dominującym tematem naszego poprzedniego seminarium, na którym profesor Gilewicz mówił o kryzysie więzi społecznej jako przejawie kryzysu demokracji w Polsce. Tam wskazywał na podziały klasowe i związaną z tym pewną segregację społeczeństwa. Znaczy ci z Państwa, którzy byli, to wiedzą, tym z Państwa, którzy nie byli na poprzednim naszym seminarium, tylko krótko powiem, że profesor Gilewicz pokazał tutaj badania, które pokazują, że przedstawiciele różnych klas społecznych w Polsce nie mają ze sobą nawet kontaktu. Nie tylko, że reprezentują różne wartości, różne style życia, ale że często nawet ich jakby fizyczność się nie przecina, że w Polsce mamy do czynienia z terytorialną segregacją klasową itd., co ma niszczący wpływ na więzi społeczne w Polsce, że się poszczególne klasy społeczne od siebie oddzielają. I właśnie internet, wydawało się, że to jest taki obszar, taka akura, gdzie ludzie z różnych klas, z różnych grup, o różnych poglądach mogą swobodnie wymieniać poglądy i mogą one się ścierać, czy jest to miejsce spotkania, tak? Różnych perspektyw, a właśnie ten model, z którym mamy dzisiaj do czynienia, ten model profilowania, powoduje, że to zamykanie się w poszczególnych grupach społecznych, raczej internet pogłębia ten proces niż ułatwia relacje w poprzek, ponieważ chociażby poprzez klikalność poszczególnych stron firmy, które odpowiadają za wyszukiwarki, jak bezpośrednio nas kierują do stron internetowych, które są na przykład politycznie nam bliższe niż dalsze. Treści, tak, się zmieniają pod to, jak klikamy, dokładnie, prawda? Dokładnie. Im bardziej klikamy w, nie wiem, majtki doby, tym więcej będzie. Dokładnie. To też ogranicza. Dokładnie. I to powoduje, że nie ma tych relacji. Także samo to, że ten wątek się pojawił, pokazuje, że miało sens to dzisiejsze seminarium, że niewątpliwie internet jest niezwykle istotny, jeśli mówimy o demokracji, o kryzysie demokracji. I wydaje mi się, że my musimy się zastanawiać nie tylko w kontekście internetu, ale w ogóle demokracji, jak z tego kryzysu wyjść. Mam nadzieję, że te krytyczne, bo takie dominowały dzisiaj refleksje, jakby będą takim katalizatorem, czy czymś, co będzie nas skłaniać do szukania tych rozwiązań, bo no, punktem wyjścia jest zawsze krytyczna refleksja. Do tej pory w polskiej debacie publicznej, jeśli chodzi o internet i demokrację, dominował ten nurt bardzo optymistyczny. Cieszy to, że ten sposób patrzenia się zmienia i być może to właśnie będzie przyczynek do szukania rozwiązań. Bardzo Państwu dziękuję za to, że poświęciliście czas. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.